Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: gdzie, Panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Czytamy w Ewangelii, że nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Niegodziwość człowieka zawsze wystawia na próbę cierpliwość Pana Boga. Bóg jest cierpliwy. Zobaczmy, cierpliwość jest jednym ze znamion miłości. Jak bardzo nasi rodzice wobec nas, gdy byliśmy mali, potem dorastaliśmy, czas szkoły średniej, potem, jak oni byli cierpliwi, wyrozumiali, przebaczający. Bóg jest cierpliwy. Złem zrażone zostały pragnienia ludzkiego serca. I przerażające jest także ta powszechność grzechu. Grzech jest powszechny. Człowiek często nie chce zrezygnować z drogi grzechu. Dlaczego? Dlatego, że to go ekscytuje, to go kręci, to go podnieca, to daje przyjemność. Człowiek nie zwraca uwagi, że ta przyjemność jest chwilowa, a potem przychodzi niesmak, rozczarowanie, rozgoryczenie, bo nigdy grzech nie nasyca. Bo nigdy grzech nie ma trwałości w tym, aby człowiek doznawał przyjemności. Prawda? To jest chwila. I patrzymy później na to, że zostaliśmy oszukani. Jeden tylko jest sprawiedliwy, jak słuchamy w Ewangelii, ale też i w Starym Testamencie. Noe. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, dlatego Bóg postanowił go uratować. Angielski poeta Byron pisał, że ludzie są niestali w miłości, a wytrwali w przestępstwach. Że ludzie są niestali w miłości, a wytrwali w przestępstwach. Zobaczmy, gdyby człowiek był taki stały i wierny w miłości, a niewierny w przestępstwach, nie byłoby wojen, nie byłoby rozbitych małżeństw. Nie płakalibyśmy tak, jak płaczemy z powodu innych. Bóg wobec tego nieustannego przepływu zła nie potrafi zachować postawy obojętności, bo ten, który jest obojętny, on nie miłuje. Ten, który jest obojętny, jemu nie zależy. Ból Boga wyraża głębokie niezadowolenie Boga. Człowiek wystawia na próbę dobroć i cierpliwość Pana. I ten tekst o potopie winien budzić w nas poczucie niepokoju, ponieważ o tyle możemy być spokojni, o ile jesteśmy niespokojni. To jest ciekawa myśl. O tyle możemy być spokojni, o ile jesteśmy niespokojni. Bo ten niepokój to jest niepokój sumienia. Niepokój sumienia. A sumienie w człowieku jest głosem Boga. Istnieje pewien rodzaj niepokoju sumienia, który jest wrażliwością. Życiem duchowością jest wiarą.
niepokój sumienia. Tam, gdzie odbieram jeszcze ten niepokój, tam jestem wierzący. Niepokój obecny we mnie może wskazywać na głębię życia duchowego. My niejednokrotnie popadamy w pewien popłoch, mówiąc, ale jestem niespokojny czy niespokojna w sumieniu. To jest znak błogosławieństwa Bożego. Prawda? To znaczy, że słuchasz Boga, że dla ciebie Jego słowo ma znaczenie, ma wartość. Podobnie istnieje również pewien spokój, który jest powierzchownością, obojętnością. Ktoś mówi, no patrzę na takie sytuacje, ktoś mnie o coś oskarża, mówi, że rzeczywiście zrobiłem określone zło, a ja tego nie czuję. Dla mnie to jest sprawa obojętna. Zauważmy, zagłuszone sumienie, zagruzowane, zasypane. Noe jest człowiekiem niespokojnym, a jego historia jest przygotowaniem na sąd Boży. Reszta ludzkości zachowuje postawę obojętności, ślepoty. Trwa w duchowej pustce. Przecież tam, gdzie człowiek nie interesuje się sprawami Pana Boga, tam jest w nim duchowa pustka. Trudno przebudzić się z zatopienia w takim śnie obojętności. Tego może dokonać tylko Bóg. Kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. U korzeni Bożego sądu znajduje się odrzucenie prawdziwego Boga i zastąpienie Go jakimś przedmiotem albo własną pychą. Człowiek niejednokrotnie wybiera coś albo kogoś, kto zastępuje mu Pana Boga. Ale to powoduje, że w tym człowieku dokonuje się permanentne gubienie się. Niezadowolenie. To nie jest to. To nie jest ta praca. To nie jest to małżeństwo. To nie jest ta rodzina. To nie jest to środowisko, które dawałoby mi satysfakcję. Zobaczmy, ze wszystkiego jestem niezadowolony, bo w tym wszystkim nie ma prowadzenia przez Pana. Gdybym wierzył, wszystko by mi odpowiadało. I małżeństwo, i rodzina, i środowisko, i ci, z którymi pracuję. Żona Lota, która oglądając się za siebie, stała się słupem soli, w tradycji chrześcijańskiej jest symbolem nostalgii za przeszłością. Orygenes o tym wydarzeniu tak pisał. Lot, który nie oglądał się wstecz, reprezentuje dzielną duszę. Natomiast jego żona reprezentuje ciało. Albowiem to ciało właśnie spogląda ciągle w stronę słabości. Ciało jest skierowane w stronę słabości i szuka jedynie przyjemności. Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja, mój wzrok jest skierowany naprzód, czy też ciągle oglądam się do przyszłości i ciągle czegoś żałuję i uznaję, że można było, tak jak Izraelici, siedzieć nad garnkami mięsa w Egipcie, mając do dyspozycji tak wiele cebuli i czosnku. Ale człowiek często nie zwraca uwagi na to, że ta przeszłość była niewolą. Czy patrzę w przyszłość, czy też nieustannie powracam do przeszłości, żałując, że określonych przyjemności nie doznałem.